Wczesnym rankiem 20 maja 1941 roku ponad 500 ciężko wyładowanych niemieckich samolotów transportowych wystartowało z lotnisk w Attyce i Beocji, kierując się na południe ku Morzu Egejskiemu. Wraz z 70 szybowcami samoloty wiozły pierwszą falę 13 batalionów spadochronowych, które miały zająć grecką wyspę Kretę. Przywódcy państw osi uważali, że zajęcie Krety będzie łatwe. Nie wzięli jednak pod uwagę zawzięcie broniących swej niezależności Kreteńczyków. Okupacja wyspy okazała się dla Niemców katastrofą. Tajne armie Europy, kreteńscy górale. Aż do wiosny 1941 roku Kreta nie odgrywała ważniejszej roli ani w alianckich, ani w niemiecko-włoskich planach inwazyjnych. Ze strategicznego punktu widzenia była jedynie bazą marynarki i wygodnym lądowiskiem. To właśnie stamtąd alianci mogli dokonywać nalotów na rumuńskie pola roponośne w Ploeszti, od których zależała niemiecka inwazja na Rosję. Dla Hitlera Kreta była przystankiem w drodze do Afryki Północnej i na Bliski Wschód. Poza tym Kreta miała niewielkie znaczenie. Przekonanie Hitlera do poświęcenia wielu żołnierzy i sprzętów w celu jej zdobycia nie było łatwe. Jednak jego generałowie marzyli o bezprecedensowym zwycięstwie nad Brytyjczykami. Ponieważ dominacja brytyjskiej marynarki wojennej na Morzu Śródziemnym wymuszała atak z powietrza, stworzenie planu powierzono twórcy niemieckich sił spadochronowych, generałowi Kurtowi Studentowi. Jego plan zakładał serię uderzeń powietrzno-desantowych na Kretę, Cypr i w końcu na kanał Suezki, gdzie miałoby dojść do spotkania z zajmującymi Aleksandrię siłami Rommela. Myśleli jak Brytyjczycy pod Arnhem w 1944. Tak bardzo chcieli wygrać wojnę za jednym zamachem, najpóźniej na Boże Narodzenie 1941, że postanowili wykorzystać Studenta i jego Fliegerkorps. Student chciałby to jego Fallschirmjägerzy poprowadzili paradę zwycięstwa w Berlinie. Fallschirmjäger to have the prime position in the Berlin Victory Parade. Pierwsza faza ataku zakładała zajęcie trzech lotnisk na północnym wybrzeżu Krety w Maleme, Retimno i Iraklionie. Mieli tego dokonać spadochroniarze i jednostki powietrzno-desantowe. Zajęcie i utrzymanie przynajmniej jednego z tych lotnisk było kluczem do zwycięstwa. Tworząc most powietrzny, Niemcy byliby w stanie ściągać posiłki i zaopatrzenie. W przeciwnym wypadku obrońcy wyspy szybko poradziliby sobie z pierwszą falą spadochroniarzy i inwazja skazana byłaby na porażkę. Kolejne jednostki spadochronowe miały zostać zrzucone nieopodal zatoki Suda i doliny na południowy zachód od Chani, zwanej Doliną Więzienną, z zadaniem zajęcia punktów strategicznych i wiązania ogniem tamtejszych sił brytyjskich. Na papierze plan wydawał się doskonały. Informacje wywiadu były jednak skąpe, a ryzyko porażki wysokie. Plan był potworny, ponieważ nie opierał się na wiarygodnych informacjach wywiadowczych. W przeciwieństwie do Brytyjczyków, którzy mieli ultrę, Student grał w ciemno. Hitler dał się w końcu przekonać. Pomimo obaw o zbyt dużą liczbę ofiar, jego przewidywania okazały się słuszne. Rozpoczęcie operacji Merkury zaplanowano na 17 maja. Krecie nie pierwszy raz groziła inwazja. Przez wieki o prawa do wyspy upominały się Grecja, Turcja i Włochy. Niezależni i nieufni wobec obcych Kreteńczycy zawiązali tak zwaną enosis, czyli formalną unię z Grecją. Dopiero po wojnach bałkańskich w latach 1912 i 13. Był to efekt działań reformatorskiego rządu w Atenach,
kierowanego przez charyzmatycznego republikanina z Krety, Eleftheriosa Venizelosa, który podzielał antyrojalistyczne nastawienie wyspiarzy. W okresie międzywojennym na scenie politycznej Grecji panował chaos. Tak zwani Venizeliści, partie lewicowe oraz popierający króla Konstantyna rojaliści toczyli zawziętą walkę o władzę. W roku 1936 Venizelos zmarł na wygnaniu w Paryżu. Król Konstantyn mianował premierem Ioannisa Metaxasa. Pod pretekstem zapobieżenia komunistycznemu przewrotowi Metaxas zawiesił konstytucję i rozwiązał parlament. Grecja była w rękach dyktatora opierającego władzę na brutalnej tajnej policji. W kwietniu 1939 roku na Krecie wprowadzono stan wojenny. W tym samym czasie wojska Mussoliniego uderzyły na Albanię. Pół roku później Włochy zaproponowały tak zwaną pokojową okupację Grecji. Metaxas odpowiedział jednym słowem – nie. 2,5 godziny później siły włoskie przekroczyły granicę albańsko-grecką. Wydawało się, że liczące 43 miliony mieszkańców Włochy, dysponujące wielką, nowoczesną armią, z łatwością pokonają zaledwie 9-milionową słabą Grecję. Stało się jednak inaczej. Wśród poszarpanych szczytów Epiru Grecy zastawili pułapkę. Kiedy włoskie kolumny rozciągnęły się w wąskich dolinach, zasypali je morderczym ogniem artyleryjskim. Najeźdźcy zostali pokonani. Przerażeni, brudni i zaskoczeni zawrócili. W pościgu za nimi Grecy dotarli aż do Albanii. Marzenie Mussoliniego o szybkim i łatwym zwycięstwie zmieniło się w koszmar. Kiedy w Albanii Grecy odnosili niespodziewane zwycięstwo nad Włochami, Wielka Brytania zaproponowała im przejęcie odpowiedzialności za obronę Krety. Metaxas wyraził zgodę i nad Zatoką Suda, wielkim naturalnym porcie niedaleko Chani i dominującej nad nią Akrotiri, pojawiły się pierwsze brytyjskie jednostki. Pozwoliło to Grekom na skierowanie 5. Dywizji Kreteńskiej do Albanii, gdzie walczyła w listopadzie 1940 roku. Była to jedna z najgorszych zim w tym regionie. Opór słabł, a przysłane na pomoc Grekom siły brytyjskie nie były w stanie zatrzymać Niemców. W końcu doszło do klęski. 43 tysiące ludzi ewakuowało się, porzucając większość wyposażenia. Pod koniec kwietnia bitwa o Grecję dobiegła końca. Nad ateńskim Akropolem powiewał sztandar ze swastyką. Jednym z ostatnich wyższych oficerów brytyjskich, którzy opuścili Grecję, był generał Bernard Freiberg, dowódca dywizji nowozelandzkiej. Freiberg dotarł na Kretę 29 kwietnia. Churchill powierzył mu obronę wyspy, ale Nowozelandczyk nie był z tego zadowolony. Siły oddane do jego dyspozycji były bardzo mizerne. Miał około 35 tysięcy ludzi. Około 15 tysięcy z nich to w miarę dobrze wyposażeni i zorganizowani żołnierze. Większość nie miała jednak nawet broni. Miał jeszcze 400 tysięcy Kreteńczyków, ale żadnego greckiego żołnierza. 5. Dywizja Kreteńska wciąż walczyła z Włochami w Albanii. Dodatkowo mógł też wykorzystać od 10 do 13 tysięcy poborowych. Jednym z żołnierzy dywizji kreteńskiej, którzy wrócili na wyspę przed inwazją, był Marcos Ritsatos. Wróciłem na Kretę z Albanii. Dali mi 40-dniową przepustkę. Zawiesili ją jednak z powodu inwazji. Zameldowałem się w biurze burmistrza w Retinon. Natychmiast wcielili mnie do swoich jednostek. Nie dali mi jednak broni, tylko kaburę. Na szczęście miałem własny karabin i nóż, więc tak wyposażony wyruszyłem na wojnę z Niemcami. Ritsatos miał szczęście, że w ogóle miał broń. Po kreteńskim powstaniu przeciwko Metaxasowi w roku 1938 mieszkańcy wyspy zostali rozbrojeni. W poprzedzającym inwazję chaosie siły greckie nie odgrywały ważniejszej roli w planach Freiberga.
Stanął na czele dziwacznej zbieraniny, którą musiał zmienić w wojsko w ciągu niespełna miesiąca, ponieważ Ultra donosiła, że do inwazji dojdzie najpóźniej za 3 tygodnie. Kryptolodzy z zespołu Ultra, deszyfrujący niemieckie komunikaty radiowe, stworzyli niezwykle precyzyjny obraz inwazji z powietrza. Jednak nasłuch radiowy, choćby najdokładniejszy, nie może ujawnić wszystkiego. Freiberg brał więc także pod uwagę atak z morza. Każde z 3 zagrożonych lotnisk leżało w pobliżu portu, który mógł być wykorzystany przez Niemców do umocnienia przyczółka. Obsadzając wybrzeże, by zapobiec w ten sposób atakowi z morza, Freiberg znacznie osłabił swoje możliwości przeciwstawienia się desantowi z powietrza. Dlatego też jego plan ostro krytykowano. Nonsens. Wystarczy spojrzeć. Pod Malemy brygada Hargesta miała bronić lotniska i począwszy od 20, czyniła to bardzo skutecznie. 20 maja Niemcy byli ewidentnie zbyt pewni swego. Tuż przed inwazją niemiecki wywiad oświadczył, że brytyjski garnizon na Krecie liczy najwyżej 5 tysięcy ludzi i że Australijczycy i Nowozelandczycy zostali ewakuowani do Egiptu. Niemcy byli też pewni, że mieszkańcy Krety powitają ich jak wyzwolicieli. Jak zwykle w przypadku tego typu przewidywań, byli w błędzie. Rankiem 20 maja, krótko po 6, 8 niemiecka flota powietrzna rozpoczęła bombardowanie nadbrzeżnej równiny na zachód od Zatoki Suda. Główny atak skupił się na bateriach przeciwlotniczych wokół lotniska w Malmö. Niedługo potem pierwsze niemieckie szybowce zaczęły lądować nieopodal Tavronitis, na zachód od lotniska. Wybiegający z szybowców niemieccy żołnierze ginęli od kul Nowozelandczyków z 22 batalionu, zajmującego górujące nad rzeką wzgórze 107. Tuż po szybowcach na niebie pojawiła się pierwsza fala wyładowanych spadochroniarzami Junkersów U-52. Wyobraźcie sobie tylko, lot na wysokości 100 metrów nad wybrzeżem, potem w kierunku Malmö przez dolinę nad więzieniem i nagle na niebie pojawiają się setki czarnych spadochronów żołnierzy i różnokolorowych z zasobnikami. Niestety wpadli w sam środek gniazda os. Zostali zdziesiątkowani. W powietrzu i tuż po lądowaniu niemieccy spadochroniarze byli bardzo narażeni na ogień przeciwnika. Na ziemi musieli się przegrupować i odnaleźć zasobniki z bronią. By było to możliwe, konieczny był element zaskoczenia. Zrzut prosto na wrogie pozycje obronne pozbawiał ich tej szansy. Athanasios Jakumakis, wtedy jeszcze dziecko, był w winnicy, kiedy nagle wokół niego zaczęli lądować niemieccy spadochroniarze. Byłem sam w winnicy. Zacząłem się zastanawiać, co powinienem zrobić. Tuż obok był rów. Położyłem się więc w nim i przeczekałem bombardowanie. Przykryłem się liśćmi, tak by spadochroniarze nie mogli mnie zauważyć. Jeden z nich wylądował 2 czy 3 metry ode mnie, ale na szczęście mnie nie zobaczył. W przeciwnym razie mógłby mnie uznać za wroga. Leżałem w tym rowie od rana aż do zachodu słońca. Brygadier Eugen Meindl z regimentu szturmowego, który wylądował na zachód od wzgórza 107, szybko zrozumiał, że to ono stoi na drodze do zdobycia lotniska i skoncentrował na nim swoje ataki. Batalion atakujący od strony rzeki stracił jednak aż 16 oficerów. Sam Meindl został 2-krotnie ranny w ciągu zaledwie godziny.
Pierwszego dnia inwazji wszystkie niemieckie ataki na wzgórze zakończyły się klęską. Wyobraźcie sobie tylko sytuację wokół Malmö. Wszędzie byli ludzie. Niemieccy spadochroniarze, rozpaczliwie próbujący dotrzeć do własnych oddziałów. Personel RAF-u z lotniska, rozpaczliwie próbujący się wydostać. Zagubieni Nowozelandczycy i w końcu sami Kretańczycy, miejscowa ludność, która zeszła z gór, powyciągała z kryjówek swoją starożytną broń, po czym z siekierami czy nożami ruszyła do walki. Rola, jaką odegrali Kretańczycy w pierwszym dniu walk, była zwiastunem tego, co miało spotkać najeźdźców w następnych latach. Zamiast widać spadochroniarzy z otwartymi ramionami, jak przewidywał niemiecki wywiad, Kretańczycy zabijali ich wszystkim, co tylko mieli pod ręką. W walkach brali udział mężczyźni, kobiety, dzieci, nawet kapłani. Dla mieszkańców Krety od samego początku była to walka o wszystko. Nie chcieli skapitulować przed najeźdźcą, który próbował odebrać im wolność. Walczyli więc z Niemcami na różne sposoby. Wykorzystując przestarzałe karabiny, kije pasterskie, kamienie czy siekiery. Athanasios Jakumakis, który został wzięty do niewoli i zdołał uciec, wyruszył na poszukiwanie ojca. Nagle zauważyłem 10 potwornie okaleczonych zwłok. Z jednej strony padały strzały z broni maszynowej, z drugiej leciały granaty. Musieli zginąć natychmiast. Podnosiłem ich głowy za włosy, starając się rozpoznać ojca. I nagle, spod odległego jakieś 10 metrów małego mostu, usłyszałem: Tanasi, to ty? To był mój ojciec. Spytałem: tato, to ty? I po chwili usłyszałem: tak. Dalej poszliśmy już razem, starając się wydostać z obszaru działań spadochroniarzy. Chwilami dosłownie spadali nam na głowy. Musieliśmy więc kryć się lub obchodzić ich szerokim łukiem. Po przejściu jakichś 10 kilometrów dołączyliśmy do reszty rodziny. Pod Retimną dwa australijskie bataliony pod dowództwem podpułkownika Iana Campbella zajęły pozycje na wzgórzach nad lotniskiem oraz na nadbrzeżnym wzgórzu bliżej miasta. Kiedy o 4 po południu pojawiły się niemieckie Junkersy, Australijczycy otworzyli w ich kierunku bezładny ogień. Pod Iraklionem, gdzie znajdowało się trzecie lotnisko wymienione w planach studenta, brygadier Chappell dowodził połączonymi siłami australijsko-grecko-brytyjskimi, w tym słynnym batalionem Black Watch, który otrzymał zadanie ochrony samego lotniska. Silny ogień zaporowy sprawił, że obrońcom udało się zestrzelić aż 15 niemieckich Junkersów w ciągu zaledwie 2 godzin. Większość spadochroniarzy zginęła, zanim dotarła na ziemię. Pomimo zaciętego oporu Greków, jeden z niemieckich batalionów zdołał przebić się aż do Iraklionu. Jednak musiał ustąpić pod naciskiem pułków z Leicester, Yorku i Lancaster. Niemiecki dowódca stwierdził, że kiedy tylko jego żołnierze opuszczą miasto, poprosi Luftwaffe o zrównanie go z ziemią. 4 dni później spełnił swoją groźbę. Niemcy nie osiągnęli żadnego z początkowych celów operacji Merkury. Stracili prawie 2000 ludzi. Wielu innych zaginęło. Pojawiły się plany odwołania operacji, jednak student zdecydował się na jeszcze jedną próbę. Z raportów wiedział, że wzgórze 107 było kluczem do panowania nad lotniskiem w Malmö. Po katastrofalnych porażkach jego siły uderzeniowe były zdziesiątkowane. Gdyby jednak zdołał dostarczyć posiłki, istniała szansa na zajęcie wzgórza i przejęcie lotniska. Wysłał pojedynczego Junkersa Ju-52 z oficerami sztabowymi na pokładzie, by sprawdzili lotnisko w Malmö. Samolot wylądował, został ostrzelany, wystartował i tego właśnie potrzebował student. Student nie wiedział, że nocą 20 maja, kiedy przygotowywał swoje plany, na Krecie podjęto fatalną w skutkach decyzję.
Tuż przed zmrokiem dowódca garnizonu Malemy, pułkownik Andrews, który wcześniej stracił kontakt z jednostkami liniowymi na lotnisku i na wzgórzu 107, doszedł do błędnego wniosku, że siły te zostały zniszczone i postanowił wycofać resztę swoich oddziałów. Tej nocy, mimo że nie naciskany przez wroga, wycofał swój batalion, tracąc ważny punkt strategiczny na Krecie. Oddziały liniowe, które zauważyły, że zostały porzucone, wycofały się kilka godzin później. O świcie pozostałości niemieckiego regimentu szturmowego przejęły kontrolę nad wzgórzem 107. Pierwsza fala samolotów transportowych wylądowała w Malemy dopiero 21 maja, około 5 po południu. Powstał największy korek lotniczy w świecie śródziemnomorskim, ale student postanowił zaryzykować. Gdyby brygada Hargesta przejęła w tym czasie inicjatywę i przeszła do kontrnatarcia, historia mogłaby potoczyć się zupełnie inaczej. Pod koniec drugiego dnia inwazji student miał już swój wymarzony most powietrzny. Na Kretę zaczęły przybywać posiłki zastępujące jego zmęczonych spadochroniarzy. Freiberg postanowił w końcu kontratakować, lecz poniósł klęskę. Obrońcy Krety stracili swoją szansę. Freiberg mógł już tylko myśleć o odwrocie. Postanowił przedrzeć się przez Hanie, utrzymać do ostatniej chwili Zatokę Suda, po czym przejść przez Góry Białe do Sfaki na południowym wybrzeżu, gdzie czekała brytyjska marynarka. Dla jego ludzi, maszerujących przez trudny teren i wciąż atakowanych przez samoloty Luftwaffe, było to istne piekło. To wąwóz Imbros niedaleko Sfaki. Niemieckie samoloty polowały tu na brytyjskich żołnierzy, ze wszystkich sił próbując zapobiec ich odwrotowi. Jeden z niemieckich samolotów, Sztuka, został trafiony ogniem z Brenna. Rozbił się tam. Pilota pochowano na miejscu. Niemcy zajęli wyspę. Jego ciało zostało przeniesione gdzie indziej. Chyba do Hani. Za każdym razem, kiedy tu jestem, od nowa przeżywam tamte wydarzenia. Wszędzie wokół, od Hani po Chora Sfakion, toczyły się ciężkie walki. Pomimo wysiłków marynarki królewskiej do niemieckiej niewoli trafiło ponad 5000 żołnierzy. Wielu zginęło także na pokładach okrętów zmierzających ku Aleksandrii i atakowanych przez Sztukasy. Kreta mogła być wspaniałym zwycięstwem. Stała się jednak kolejną porażką. Kiedy rozmawia się z weteranami, Kreteńczykami, Australijczykami, Nowozelandczykami czy Brytyjczykami, trudno oprzeć się wrażeniu, że czują się oszukani. W bezpośrednich starciach pokonywali Fallschirmjägerów, pokonywali elitę niemieckich sił zbrojnych, a mimo to przegrali bitwę o Kretę. Nie potrafią tego zrozumieć. Porażka była gorzka, ale bitwa o Kretę nie dobiegła jeszcze końca. Dla Kreteńczyków i garstki brytyjskich agentów wchodziła dopiero w drugą fazę. Bezpośrednio po wycofaniu się Brytyjczyków na Krecie zapanował chaos połączony z próbami konsolidacji. Niemcy przejęli kontrolę nad zachodnią częścią wyspy, wschodnie prowincje Siteia i Lasiti, pozostawiając Włochom. W międzyczasie zajęli się także wyłapywaniem zagubionych żołnierzy brytyjskich i spędzaniem ich na plażę nieopodal Sfaki.
10-letni wówczas Iorchos Hadzitakis był świadkiem tych wydarzeń. Zabici Anglicy leżeli na polach bitew i byli później chowani przez miejscową ludność Greków. Pamiętam, że Niemcy przyprowadzili jeńców do Aszkifu na dzień czy dwa. Jedli liście morwy, mimo że wokół leżało mnóstwo paczek angielskich sucharów i konserw. Ci, którzy trafili do obozu jenieckiego nieopodal Hani, szybko zrozumieli, że strażnicy nie są zbyt skrupulatni. Wielu jeńców zdołało uciec i ukryć się w okolicznych wioskach, gdzie pomagano im z typowo kreteńską gościnnością. Na pomniku we Florii, gdzie kilka dni po inwazji zastawiono pułapkę na niemiecki patrol, znajdują się nazwiska zabitych wtedy Niemców. Inny upamiętnia zamordowanie tego dnia Kreteńczyków. Wśród nich są także nazwiska ich krewnych i znajomych, którzy zginęli w kolejnych miesiącach. Zirytowani oporem, jaki ludność Krety stawiła spadochroniarzom, Niemcy zaczęli prowadzić politykę represji, licząc, że brutalne środki zmuszą Kreteńczyków do uległości. Po 22 maja 1941 roku Niemcy przechodzili tędy w kierunku Paleochora. Po atakach pod Florią i Candanos, gdzie ponieśli ciężkie straty, rozpoczęły się represje. Przyjechali do naszej wioski, podpalili 3 sklepy i zabili 6 osób w pobliskim domu. Jedną z ofiar była 2-letnia dziewczynka. O świcie 1 czerwca w Asterii pojawił się duży oddział niemieckich żołnierzy, który otoczył wioskę i aresztował wszystkich mężczyzn. Część z nich ustawiono pod ścianą w wiosce, resztę popędzono do lasu, gdzie kazano im kopać wspólny grób. Kiedy jeden z mężczyzn uciekł, Niemcy zebrali pozostałych i popędzili ich ku innemu miejscu na południe od wioski. Zrobili im zdjęcia, a potem zaczęli do nich strzelać. Ciała spadały 2,5 metra niżej, na pole. Obserwowałem wszystko z oddali. Wśród aresztowanych był mój ojciec i wujowie. Kiedy ostatni z Niemców, którzy dobijali rannych, odszedł, podbiegłem do stosu ciał i zacząłem szukać ojca. Znalazłem je jednak 7 metrów dalej. Był ciężko ranny, ale mimo to próbował uciekać. Potem pochowaliśmy ich wszystkich na miejscu i z obawy przed dalszymi represjami uciekliśmy w góry. W wiosce zostało jedynie kilkoro staruszków, w tym dziadkowie Markosa Poliudakisa. Kiedy kilka dni później do wioski przyjechało 2 uzbrojonych Niemców, jego babka potraktowała ich w typowy dla Kreteńczyków sposób. Moja babka miała silny charakter. Kiedy Niemcy podeszli bliżej, chwyciła kawałek drewna i uderzyła jednego z nich w głowę. Zaczęli się szarpać i wtedy drugi Niemiec strzelił do niej. Przeszła kilka kroków i upadła tuż przed drzwiami. Mój dziadek, który w tym czasie był w ogrodzie, przybiegł na odgłos strzałów. Też został zastrzelony. Niemcy zabili nawet czekającego na nich psa, po czym podpalili nasz dom i sporą część wioski. Ocalało tylko 5 domów. Zniszczyli także wszystkie naczynia zasobowe z oliwą, octem i winem. Oczywiście najpierw skosztowali ich zawartości. W taki sposób kształtowały się stosunki pomiędzy Niemcami i mieszkańcami Krety. Nowi władcy nigdy nie zapomnieli Kreteńczykom, że wbrew sugestiom wywiadu nie powitali ich z otwartymi ramionami.
Niemcy wprowadzili bardzo surowe prawo. Za każdy atak na niemieckiego żołnierza groziły brutalne represje. Wiedzieli o tym i Kretańczycy, którzy nie przywiązywali do tego większej wagi, i Brytyjczycy, którzy próbowali pomagać w organizacji kretańskiego ruchu oporu. Za jednego zabitego żołnierza Niemcy mordowali 50 cywilów. Tego typu sytuacje zdarzały się bardzo często. Nic więc dziwnego, że Kretańczycy nie darzyli ich sympatią. Ta ustawiona podczas wojny tablica upamiętnia bestialski podobno mord na 25 niemieckich żołnierzach, dokonany przez mężczyzn, kobiety, dzieci i księdza. Kiedy odnaleziono ciała spadochroniarzy, którzy nie przeżyli lądowania, wielu brakowało oczu. Prawdopodobnie winne były kruki. Jednak Niemcy oskarżyli okolicznych mieszkańców i w ramach represji spalili Kandanos, Sikki i Prasos. Dla Niemców walczący z nimi Kretańczycy byli bandytami. Ich rodacy widzieli to jednak inaczej. Każdy patriota ma obowiązek obrony ojczyzny. Szczególnie dotyczy to nas, Greków, z powodu naszej historii. I to właśnie robili moi krewni, sąsiedzi i znajomi. Wszyscy Kretańczycy. W ciągu 4 lat potwornej okupacji wielu patriotów wstępowało do ruchu oporu, by próbować ratować swój kraj. John Pendlebury, ówczesny szef brytyjskiego Wydziału Operacji Specjalnych SOS, zginął podczas walk o Iraklion. Jego następcy podzielali jednak jego pogląd, że kretańscy partyzanci mogą przysparzać Niemcom mnóstwa kłopotów. Jakiś czas potem pomiędzy Afryką Północną i Kretą zaczęli krążyć liczni brytyjscy agenci. Jednym z ważniejszych elementów ich działalności było zbieranie informacji. Xan Fielding, operujący w okolicach Hani, przekazywał do Kairu dane o ruchach niemieckich samolotów i okrętów. Pomagała mu mała grupka Kretańczyków, zbierających informacje o lokalizacji stanowisk artyleryjskich, o lotniskach czy rozładunku statków w portach północnego wybrzeża Krety. Wszystko to przekazywane było dalej drogą radiową. Radiooperatorzy działali czasem w okropnych warunkach, żyjąc w jaskiniach czy skromnych namiotach. Ich sprzęt bywał zawodny. Kiedy pojawiały się problemy, w góry ruszał goniec z zadaniem dotarcia do innego radiooperatora. Jednym z takich gońców był 17-letni Georgi Psychudakis. Z pierwszą misją wysłano mnie do Platanos, wioski w Dolinie Amarii, niedaleko Furfuras. Nogi odmawiały mi posłuszeństwa, nie mogłem iść i w końcu upadłem. Pierwszy raz w życiu byłem tak wyczerpany. Potem zacząłem liczyć każdą misję, lecz po 27 czy 28 zrezygnowałem. Wiele razy, kiedy przedzierałem się przez góry Krionelitis, zatrzymywałem się na chwilę i spoglądałem na Morze Libijskie, powtarzając sobie: Georgi, jeśli nie zostaniesz schwytany czy zabity, i jeśli sam nie zabijesz żadnego Niemca, będzie to twoje największe osiągnięcie. Nie chciałem zabijać. Nie byłem do tego zdolny. Niemcy mieli wielkie problemy z łamaniem lojalności Kretańczyków wobec krewnych i sąsiadów. Wszędzie jednak można znaleźć gotowych na wszystko renegatów. Wspomnienia o zdrajcach wciąż budzą gniew w sercach Kretańczyków. Georgi Psychundakis, który sam został zdradzony, lecz zdołał uciec, pamięta 3 chłopców z Castellos, którzy spalili niemiecki samolot i zostali wydani. Poddali się, kiedy Niemcy wzięli 250 zakładników i zagrozili rozstrzelaniem połowy z nich. Najmłodszy został skazany na roboty, 2 inni otrzymali wyroki śmierci. Przed egzekucją Niemcy odczytali werdykt. Oficer spytał ich o ostatnie życzenie. Pierwszy poprosił o szklankę wody, drugi o wino.
Wodę przyniesiono z pobliskiego kafeliu. Niemiec raz jeszcze spytał tego drugiego, czego sobie życzy. Chłopak krzyknął: chcę szklankę wina. I rzucił się do ucieczki. Biegł klucząc i mimo, że żołnierze natychmiast otworzyli ogień, zdołał uciec. Pierwszy z chłopców wciąż stał na szafocie. Wszyscy krzyczeli, żeby uciekał, zanim wrócą Niemcy. Odpowiedział, że nie może, ponieważ jeśli ucieknie, Niemcy wymordują jego rodzinę. Kiedy żołnierze wrócili, z wściekłości wpakowali w niego całą zawartość swoich magazynków. Do najbardziej spektakularnej wspólnej operacji SOE i Kreteńczyków doszło wiosną 1944 roku. Jednym z jej autorów był charyzmatyczny oficer SOE Patrick Lee Fermor, któregoś wieczora pił wino z miejscowymi Kreteńczykami, którzy uwielbiają dobrą zabawę w miłym towarzystwie. Miało to miejsce nieopodal Villa Ariadne, rezydencji generała Millera, tak zwanego kata Kreteńczyków, który razem z Brauerem odpowiadał za egzekucję w Janos i wielu innych wioskach. Przy winie Fermor spytał nagle: a dlaczego nie mielibyśmy porwać generała? SOE chciało w ten sposób okazać swoją pogardę wobec niemieckiego naczelnego dowództwa. Był to także odwet za bestialstwa popełniane z rozkazu Millera na kreteńskiej ludności cywilnej. Wraz z innym agentem SOE, Billym Mossem, Lee Fermor opracował szczegóły operacji. Zanim jednak wprowadził swój plan w życie, Millera na stanowisku wojskowego komendanta Krety zastąpił generał Kreipe z 22. Dywizji Grenadierów Pancernych. Mimo to postanowiono kontynuować operację. Każdego dnia Kreipe przemierzał drogę pomiędzy Villa Ariadne i kwaterą główną w Iraklionie. Plan zakładał przechwycenie jego samochodu na skrzyżowaniu podczas wieczornego powrotu generała do domu. Dwaj kreteńscy obserwatorzy mieli powiadomić grupę szturmową o nadjeżdżającym aucie. Plan zrealizowano 26 kwietnia. Agenci SOE w niemieckich mundurach otworzyli drzwi samochodu i wyrzucili kierowcę. Jeden z nich usiadł za kierownicą, a drugi wsunął Kreipemu nóż pod żebra, żeby przypadkiem nie spróbował uciec. Minęli kilka niemieckich patroli, po czym zatrzymali się na pustej drodze. Rozdzielili i różnymi drogami ruszyli w góry. Lee Fermor zostawił w samochodzie wiadomość, że porwanie było dziełem brytyjskich komandosów bez współudziału Kreteńczyków. Pojawił się jednak problem wywiezienia Kreipego z wyspy. Jedynym sposobem był marsz z Anoi przez górę Ida ku południowemu wybrzeżu. Agenci wędrowali nocą, za dnia chowając się w jaskiniach. Pokonanie trasy przez Jerakari, Patsos i Fotinos zajęło im 18 dni. To Kreipe, to napojecha, to naprili. Kreipego porwano w Iraklionie w kwietniu. Przez Anoje i Anomeros trafił tutaj do Jerakari, do jaskini zwanej przez miejscowych Grotą Uciekinierów. Wszyscy nazywali Kreipego Panną Młodą. Jeśli ktoś przyszedł do wioski i powiedział, że Panna Młoda tam jest, wiedzieliśmy, o kogo chodzi. Do Patsos zabrano go na grzbiecie osła należącego do jednego z miejscowych, niejakiego Aleksandra Kisa. Potem trafił do Plakias i w końcu na Bliski Wschód. Niemcy rozpoczęli zakrojoną na olbrzymią skalę akcję poszukiwawczą. Do poszukiwań Kreipego przeznaczyli dwie dywizje. Kiedy dowiedzieli się, którędy uciekali porywacze, zniszczyli wszystkie wioski na ich trasie, zabijając wielu niewinnych ludzi. Bez pomocy setek zwykłych Kreteńczyków i partyzantów uprowadzenie Kreipego byłoby niemożliwe. Którejś nocy przyszedł do nas jakiś młody mężczyzna, chyba ze Sfaki, i poprosił, byśmy zaniosły jakieś jedzenie w góry, gdzie partyzanci przetrzymują generała Kreipego. Dodał, że nie jedli od wielu dni i są bardzo głodni. Wzięłyśmy wszystko, co miałyśmy w domu, i poszłyśmy.
Krajpe odmawiał jedzenia. Siedział sztywno na mule trzymany przez jednego z partyzantów. Zaprowadziłyśmy ich do źródła. Przyszedł z nami Janakis Kutelidakis, którego brat też był w partyzantce. To on poprowadził ich dalej w góry, gdzie ukrywali się jeszcze przez kilka dni. Nocą 14 maja Krajpe trafił na pokład czekającej nieopodal Rodakino motorówki. W porcie w Mersa Matru wzięto go do niewoli z wszelkimi honorami należnymi generałowi. Na Krecie reakcja Niemców była jak zwykle okrutna. Porwanie Krajpego było powodem spalenia kilku wiosek w Dolinie Amari. Tylko w naszej wiosce Niemcy zabili 52 osoby. 36 na miejscu, resztę w okolicy. Nie mogłem uciec. Wspiąłem się więc na drzewo. Niemieckie posterunki były jakieś 50 metrów ode mnie. Około 10 wieczorem wszystko ucichło. Wcześniej, około 3, słyszałem strzały. Myślałem, że strzelają w powietrze albo ćwiczą. Nie wiedziałem, że mordują ludzi. Niemieckie represje tylko podsycały chęć oporu. Budziły nie strach, lecz gniew. Porównajcie to do bombardowań Londynu. Czy Londyńczycy się poddali? Nie, byli tylko wściekli. Bombardowanie przyniosło oczekiwany skutek tylko w Rotterdamie. Represje na Krecie, mimo że potworne, wzmagały nienawiść mieszkańców wyspy do Niemców. Porwanie Krajpego miało niewielkie znaczenie militarne, a brutalne niemieckie represje wywołały falę krytyki poczynań SOE. Alianckie zwycięstwa w Afryce Północnej i Włoszech czy lądowanie w Normandii wyraźnie wskazywały, że dni Niemców na Krecie są policzone. Kreteńczycy marzyli o wolności. Na razie czekały ich jednak tylko kolejne cierpienia. Jesienią roku 1944, kiedy szala zwycięstwa przechylała się już na stronę aliantów, siły niemieckie na Krecie rozpoczęły przygotowania do powrotu do ojczyzny. Niemcy mogli jedynie porzucić Iraklion i Retimnon i wycofać się do Chania. W ramach przygotowań do odwrotu okupanci rozpoczęli zmasowaną kampanię terroru, która miała zapobiec ewentualnym atakom ugrupowań partyzanckich. Spłonęły kolejne wioski, zginęli kolejni niewinni ludzie. W sąsiedztwie zabili 7 mężczyzn. 2 braci, jedynaka i 4 innych braci. 5. przeżył, ponieważ nie było go wtedy w wiosce. Aresztowali jednego mężczyznę i podczas przeszukiwania jego domu znaleźli niemiecką chustę. Myśleli, że zdobył ją na Niemcach i po torturach dosłownie rozerwali go na strzępy. Jego ciało odnaleziono dopiero 8 dni później. Żołnierze nie okazywali litości ofiarom. W tej samej wiosce schwytali także młodego partyzanta z chlebakiem pełnym amunicji. Zabrali go 200 metrów od wioski i powiesili na gruszy. Wybili mu zęby bagnetem. Nie wiem, czy go torturowali. Tam jest jego pomnik. Kiedy Niemcy opuszczali tereny na wschód od Chani, pojawiły się napięcia pomiędzy różnymi ugrupowaniami partyzanckimi. Perspektywa niemieckiej klęski niosła pytanie, kto przejmie władzę. W Grecji kontynentalnej komunistyczna Ean Elas walczyła z ugrupowaniami centrystycznymi i prawicowymi. Ta krwawa wojna domowa, która toczyła się jeszcze kilka lat po kapitulacji Niemiec, miała ponury wpływ na współczesną historię Grecji. Na Krecie było jednak inaczej. Częściowo było to wynikiem działalności SOE. Mimo że ugrupowania komunistyczne odrzuciły brytyjską pomoc i przez cały okres okupacji działały samodzielnie.
one of the achievements. Jednym z większych osiągnięć brytyjskich służb specjalnych na Krecie było przekonanie Kreteńczyków do wspólnej walki z wrogiem. Wojna domowa, która trwała w Grecji od roku 43 po 49, nie znalazła odbicia na Krecie. Częściowo było to zasługą brytyjskich agentów. O tak silnych osobowościach, że potrafili przekonać ogół Kreteńczyków do walki z kimś, kto był ich największym wrogiem. Innym czynnikiem jednoczącym były silne republikańskie sentymenty Kreteńczyków. Znalazły one odbicie w EOK, nacjonalistycznym ruchu oporu, który był wspierany przez SOE i gromadził wokół siebie większość ugrupowań niekomunistycznych. Mimo że doszło do kilku starć pomiędzy oddziałami EOK i AM ELAS, wojna domowa nie spustoszyła Krety. 8 maja 1944 roku dowódca niemieckich sił na Krecie, generał Bentak, skapitulował. Na ulicach wybuchła radość. Zdrajcy i kolaboranci nie mogli liczyć na litość. Zadanie SOE zostało wypełnione. Większość agentów opuściła wyspę niedługo potem. Jednak dla wielu młodych Kreteńczyków zwycięstwo nad Niemcami nie oznaczało końca wojny. Wielu trafiło w szeregi armii, by walczyć w wojnie domowej, która zakończyła się dopiero w roku 49. W referendum we wrześniu 1946 roku Kreteńczycy opowiedzieli się tak przeciwko powrotowi monarchii, jak i przeciwko rządom komunistycznym. Po raz kolejny okazali niezależność, która czyniła z nich tak trudnych przeciwników dla każdego najeźdźcy. Opracowanie wersji polskiej Studio Company. Tekst Marcin Skrobosz. Czytał Marek Lelek.